Mecenasami audycji są Gmina Kruszwica, Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa w Kruszwicy, Komrol Kobylniki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kruszwica znana jest jako miejsce, w którym myszy zjadły popiela. I choć to tylko legenda, której nawet nie da się jednoznacznie powiązać z tym miastem, dzieje Kruszwicy sięgają zamierzchłej przeszłości. Mamy na to dowód w postaci niezwykłego, liczącego sobie może nawet i 1000 lat, kościoła. Nazywam się Artur Dobiegała i zapraszam na spacer po Kruszwicy i okolicach. Gdyby założyć, że popiel był postacią historyczną, a myszy faktycznie zagryzły go okrutnie dojmującymi ukąszeniami, jak pisze kronikarz, gdyby wreszcie założyć, że wszystko to działo się w Kruszwicy, i tak sceną wspomnianych wydarzeń nie mogłaby być stojąca za moimi plecami wieża, którą wzniesiono koło połowy XIV wieku, czyli jakieś 500 lat po tym, kiedy doszło do legendarnego horroru. Szczęśliwie jednak zachował się w Kruszwicy obiekt, którego metryka jest dłuższa, a zatem znacznie bliższa czasom popiela. Mowa o wspomnianym już kościele słynnej romańskiej kolegiacie pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła, najstarszej świątyni na Kujawach. No właśnie, ile lat ma ta budowla? Z datacją starych kościołów mamy pewien problem, ponieważ rzadko, żeby nie powiedzieć nigdy, nie wygląda to tak, że w jakimś archiwum leży zakurzona teczka z pełną dokumentacją budowy. Badacze są więc zmuszeni kombinować, rekonstruować dzieje w oparciu o rozproszone wzmianki, które nierzadko są niejednoznaczne i tylko pośrednie. Dobrym, a w zasadzie najlepszym źródłem do dziejów budynku jest też on sam. Można przyglądać się budowli i kojarzyć ją z innymi znanymi dziełami. Przez analogię da się wskazać źródła ewentualnych inspiracji, a przez to choć trochę zbliżyć się do daty powstania obiektu. Ważny jest też materiał. W wypadku drewna da się na przykład określić datę ścięcia drzewa, co może być istotną wskazówką przy rekonstrukcji etapów budowy. Jeśli zaś chodzi o kamień i cegłę, istotne są ich wymiary, a także wątek, czyli wzór, w który zostały ułożone. Ale to jednak nie wszystko, ponieważ zaawansowane dociekania przewidują również badanie samego budulca. Przyglądając się kamieniom, z których pobudowano kruszwicką kolegiatę, dostrzegamy eratyki, czyli po prostu kamienie polne, ale też partie wymurowane z piaskowca. Z piaskowca odkuto też portale w ścianie południowej. Jest niemal pewne, że surowiec pochodzi ze złóż piaskowca kwarcytowego w Brzeźnie i Świeciu pod Koninem. Oprócz właściwości samego kamienia wskazuje na to fakt, że podczas prac archeologicznych prowadzonych wokół kościoła odkryto zatopiony w jeziorze ładunek skał. Badacze przypuszczają więc, że materiał budowlany transportowany był do Kruszwicy drogą wodną i trafił spod Konina systemem jezior przez jezioro Gosławskie oraz Gopło. No dobrze, ale ile lat ma ta budowla? Sprawa nie jest do końca jasna, ale przypuszcza się, że kościół mógł być wznoszony w co najmniej dwóch fazach. Pierwsza z nich mogła przypaść na połowę XI wieku, a druga na pierwszą połowę wieku XII, być może lata XX. Data powstania nie jest jedyną kontrowersją i niejasnością, jaka towarzyszy powstaniu kościoła. Pośród badaczy trwa spór o pierwotną funkcję kościoła. To znaczy nie ma wątpliwości, że był on kościołem, ale nie jest już jasne, czy katedrą diecezji kujawskiej, od początku kolegiatą, czy benedyktyńską świątynią klasztorną. To ostatnie przypuszczenie znajduje mocne poparcie w odosobnionym położeniu obiektu. Dawny kruszwicki gród leżał bowiem nie w sąsiedztwie świętego Piotra, ale tam, gdzie później pobudowano zamek, z którego stała się słynna mysia wieża. Wielu badaczy dostrzega też pokrewieństwo kruszwickiej bryły i planu miejscowego kościoła z obiektem w Hirzał w Górnej Nadrenii, uchodzącym za podręcznikowy niemal przykład benedyktyńskiego budownictwa. Przesłanek przemawiających za benedyktyńskim rodowodem jest więcej. Choćby żywy jeszcze w XVII wieku kult świętych Trudona i Tosso. W takim wypadku uzasadnionym wydaje się pytanie, gdzie stała kruszwicka katedra, skoro kościół świętego Piotra mógł nią nie być. O tym opowiem zaraz, a póki co skupmy się na wyposażeniu. Klimat wnętrza zgodny jest z naszymi wyobrażeniami o romańszczyźnie, ale zachowała się jedynie odrobina najdawniejszego wyposażenia. To przede wszystkim romańska chrzcielnica i stara mensa ołtarzowa. Podczas prac archeologicznych odkryto też romańskie płytki ceramiczne ozdobione liśćmi, rozetami i palmetami, a także wyeksplorowano 326 grobów. Zawartość kilku z nich była szczególnie interesująca, ponieważ odkopano patenę,
kielich liturgiczny, a także pozostałość dwóch stół kapłańskich, a wszystko to z XII wieku. Wspominałem już, że wnętrze kolegiaty zgodne jest z naszym wyobrażeniem o romańszczyźnie. Cała heca polega na tym, że mamy takie wyobrażenie, ponieważ narzucono nam je w toku prac konserwatorskich, które prowadzono w latach 50. XX wieku. Działanie to można nazwać reromanizacją, czyli przywróceniem romańskiego klimatu. I słowo klimat jest chyba tutaj najwłaściwsze, ponieważ zrealizowano ówczesne wyobrażenia o wnętrzach romańskich, świadomie je archaizując. To jeden z przykładów na to, że konserwacja to kreacja. Przynajmniej czasami. Za projektem prac konserwatorskich stał profesor Jan Zachwatowicz, człowiek, bez którego nie odbudowano by warszawskiej starówki, a także wielu innych stołecznych zabytków. I tak jak w Warszawie stawiał na odtworzenie i stworzenie klimatu urbanistycznego, tak w Kruszwicy skupił się na klimacie wnętrza. Do końca nie wiadomo, jak wyglądało autentyczne romańskie wnętrze kolegiaty, ale na pewno nie tak jak dziś. Z całą pewnością ściany nie przemawiały surowym kamieniem, a barwną, być może nawet pstrokatą polichromią. Krótko po II wojnie światowej reromanizowano też inne zabytki, by wspomnieć ikoniczny tłum pod Łęczycą. Ikoniczny właśnie głównie dzięki reromanizacji. Pora odpowiedzieć na pytanie, gdzie stała kruszwicka katedra, skoro kościół świętego Piotra służył zakonnikom. Ano właśnie gdzieś tam, na kruszwickim podgrodziu. Kościół nosił wezwanie świętego Wita. Dawna Kruszwica mogła się poszczycić również kilkoma innymi, dziś nieistniejącymi kościołami. Między innymi świętym Klemensem i świętym Gotardem. Kościół świętego Gotarda stał mniej więcej tam, gdzie dziś muszla koncertowa, a jego wezwanie, jak dowodzą profesorowie Wolfgang Fritze i Tomasz Jasiński, związana jest z przebiegiem dawnego szlaku handlowego, który w XII wieku prowadził z Dortmundu i Zestu na Ruś. Droga wiodła przez Hildesheim, Brandenburg, Lubusz i Poznań, a dalej Kruszwice i okolice Włocławka. Na planie lokacyjnego Poznania do dziś widoczne jest charakterystyczne wybrzuszenie, ślad po osadzie Święty Gotard. Znana jest również Góra Świętego Gotarda na włocławskim szpitalu. Charakterystyczny kościół Świętej Teresy przy rynku stoi dokładnie w tym miejscu, w którym do roku 1828 stał kościół pod wezwaniem Świętego Klemensa, a raczej ostatni kościół w tym miejscu i pod tym wezwaniem, ponieważ dawny Święty Klemens pobudowany był z drewna, przez co kilkadziesiąt lat potrzebował solidnego remontu, żeby nie powiedzieć odbudowy. Dzisiejszy kościół zaczęto wznosić w roku 1926, ale we wnętrzu da się znaleźć trochę elementów dawniejszego wyposażenia. Projekt kościoła Świętej Teresy to dzieło Stefana Cybichowskiego. Cybichowski należał do najbardziej znanych architektów międzywojnia, a tworzył głównie w rodzinnym Poznaniu, ale też innych zakątkach Wielkopolski, a także na Kujawach i Pomorzu. Z Kujawami był zresztą związany prywatnie, ponieważ kończył gimnazjum w Inowrocławiu. Cybichowski dużo projektował dla kościoła, a pośród jego realizacji warto wymienić klasztor redemptorystów w Toruniu, kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej w Chełmży, kościół świętego Antoniego Padewskiego w Bydgoszczy i kościół świętego Stanisława Kostki w Poznaniu. Stefan Cybichowski rozbudowywał, przebudowywał i odnawiał też kościoły już istniejące. Wspomnieć bydgoskie Klaryski, Farę w Bydgoszczy, kościół świętego Mikołaja w Fordonie i kościół świętego Marcina w Poznaniu. Cybichowski został zamordowany przez Niemców w poznańskim Forcie VII. Jego symboliczny grób znajduje się na cmentarzu sołackim. Sędziwego wieku dożył natomiast inny poznański architekt, Roger Sławski. Kościół parafialny w Piaskach pod Kruszwicą, który mam nadzieję widać za moimi plecami, to jedno z jego dzieł. Świątynia pod wezwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela stoi w miejscu wcześniejszej, pobudowanej z drewna. Projekt powstał na deskach Sławskiego w roku 1905, ale zrealizowano go ostatecznie dopiero w latach 30. Sławski kończył słynną Królewską Wyższą Szkołę Techniczną w Charlottenburgu, gdzie miał okazję uczyć się u słynnego Karola Schaffera. I podobnie jak Cybichowski, często pracował dla kościoła. Stworzył w sumie 18 projektów świątyń, z których zrealizowano aż 16. Znawcy jego twórczości podkreślają, że najwybitniejszym dziełem Sławskiego jest bydgoski kościół Trójcy Świętej. Wyraźnie widać w nim, że architekt czerpał inspiracje z najbliższych okolic, umiejętnie cytując i przetwarzając motywy zaczerpnięte z Klarysek. W rodzinnym Poznaniu zaprojektował pałac rządowy Pewłki, przez lata znany jako Collegium Chemicum, rozbudował słynny bazar, zaprojektował halę przemysłu ciężkiego na terenie MPT, a także przygotował koncepcję odbudowy hełmu na wieży ratuszowej po tym, kiedy została ona zniszczona podczas II wojny światowej.
Mecenasami audycji byli Gmina Kruszwica, Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa w Kruszwicy, Komrol Kobylniki, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.